Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Steve'cio, a to jest 1.14 survival na brodatych net. A ze mną jest Faga. Witam. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jaką tę wioskę Faga znalazł i ogarnęliśmy ją. Mamy wpis do bambusów. Wioska przy samej barierze. Wioskę jeszcze mamy tutaj za barierą. Czekamy, aż Crysis ściągnie bariery, chyba powiększy i będziemy mieli więcej wioski. Ja tu kuźwa śpię, a Faga walnął enchant na 30 poziom. W ogóle opowiedz, co zrobiłeś w wiosce, a tak? Generalnie to tak, mamy enchant na 30 poziom pod ziemią, który jest zrobiony tutaj. Dobra, możecie sobie zejść, proszę bardzo. Jest tam taka kopalnia nasza cała. No to jest cały enchant ogółem. I to było tak, że ja w ogóle nie spałem, chyba kopałem z, nie wiem, w sumie 8 godzin może łącznie. Dzień. I sobie po prostu tak wykopałem, ja znalazłem chyba z 10 kopalni. Mogłem właśnie do skrzynek w sumie też pokazać, możesz, co mamy w skrzynkach. O, to właśnie, mamy tu kubolite, więc nikt tam tu nie wejdzie. Mamy jakieś tam mieczyki. Tutaj mamy, waga w ogóle zajebistą czapeczkę. Mamy diaksiki, mamy lapisy dużo, mamy redstone'a, mamy 9 name tagów. Więc myślę, że jest gicior. Jeszcze mam nieskończoność na książeczkach i... A jeszcze fortunkę mamy teraz, bo zrobiłem. No właśnie. I mroźny ten, podróżnik mamy, czy tam coś na buciki. Jeden enchant. Tak, a jak to działa? Wchodzisz po wodzie i zamraża. O, proszę. Ja o tym nie wiedziałem, ty. No. Czyli oceany na mnie straszne. No tak. No i generalnie. A tutaj mam wieśniaka, sorry, że ci przerwałem. Tutaj mam wieśniaka, który traci po profesję i stawiam mu od nowa, bo Faga chce mending. Ja chcę mending. Mendo, cholera. Tak, właśnie. Trzeba wybrać się pod dyrta. Trzeba zbudować magazyn. Powiększony mamy teren, więc myślę, że... O, tutaj jest nasz żółw. W ogóle sam tutaj przybył do nas to gicior. Tutaj mamy większy teren, to trzeba ten zrobić ten magazyn, wiesz, w końcu. No ja to się na spokojnie zrobię. Nie wiem, czy budujemy coś w tym stylu, co na przykład... To ja miałem wcześniej, czy... Ale co? No magazyn, tak na wierzchu, czy robimy gdzieś pod ziemią magazyn? Można zrobić, taki mały zaczątek na wierzchu, a resztę pod ziemią. No to można tak robić w sumie. Też pytanie, w jakim stylu to będziemy robić to wioskę, to trzeba jakoś, wiesz, coś z pustynnym klimatem wykminić. To trzeba, o kuźwa, ty tutaj kopałeś? To gdzie je kopałem? Tutaj, o, to tą dziurę. Nie, to musiało coś się tutaj stać. To idziemy na eksplorację, tylko nie mam żarełka. Idę po żarełku. Ja się martwiłem, że traciłem nasiona buraka, tu nasze wieśniaki mają buraki. No proszę. Mam jakieś mięso, kuźwa, w ogóle? Ja przy sobie trochę chleba, jak chcesz. Mam arbuzy, dobra. Biedy też będzie gejt. Ale to w ogóle nie powyjmowałem z piecyków sobie rzeczy. To sobie powyjmuję teraz na szybko. A właśnie, mordki. Zostawcie suba na moim i Fagi kanale, jeśli wam się odcinek oczywiście spodoba. I bierzemy tutaj, dobijamy u mnie 1100 subskrypcji, u Fagi wbijamy 100 subów jak na razie. I ciśniemy dalej, co wy na to? Dokładnie, no. Kurde, ciśniemy tutaj grubo. No ten już śpi, kurde. Bo jest noc, co się dziwisz. W ogóle mamy tutaj, kuźwa, taką apokalipsę zombie wokół działki, że masakra. Dobra, bez kitu, to jest taką, w ogóle trzeba oświetlić trochę, tak jakby tą pochodnię to oświetlę tutaj trochę. No. A te bambusy nam ładnie rosną. No, tych bambusów to mamy sporo. Nie wykarczują wszystkie te... kuźwa. Jak się nazywa? Tropiki? Nie. Dżungle. Dżungle. Też wykarczują tam te lasy właśnie bambusowe, gdzie są pandy. To będziemy zarabiać na włosy, kuwa, za bambusa. Ty, tu się golem klepie. Co ty gadasz? Jaką się znowu tam znalazł? W ogóle przeszedł? Nie. Że on był tutaj, na działce. O kurde. To jakąś tam znalazł, kurwa. Okej, to jest poza. Problem, żeby teraz wepchnąć. Szybko. Aj, go skiwcio. On jest ciężki, żelazny, to co ty chcesz? Nie, to... Zostaw tego fotowa.
Później go uklepiesz. Kurde, skubale się nie daje. No. O. O, proszę. Bo jak on tam przechodzi, kurwa? Nie, to było coś spodowane, ale już chyba nie przejdzie tam. Eksplorujemy? Tak, a ja mam, kurde. Mam jeszcze jeden. Żeby upewnić się, że on mi stąd już... O, kurwa. Co się stało? I to jest głębokie. Zaskoczyłeś tam? Właśnie już skoczyłem. I to chyba idzie od razu na 12, 11 poziom. To troszkę podwyższy ten murek. O kurwa, szkielet. Gdzie chce we mnie strzelać? Halo, chodź ja, podpalenie. Dobra, no tutaj zwiększyłem o jeden poziom ten murek. Dobra, szkielet zabity. Zostań. Ja czas robię cię przez brójki. Mhm. O kurwa, szkielet. No proszę. No co się i Clipper. Panie, chodź mi tu pomóc, zaraz mnie tu zaciupią. Dobrze. O, witam pana Clippera. Co tu tak ciągle wybuchło ciebie? Tyle tu stworów, chłopie, w tego. O kurwa, kolejny Clipper. No, nie wiem, pochodzi światło. Ja mam w łapce, mam Optifine'a, to. Ja wgrałem, ale widzę się działa. Widzę. Ale co? Wejdź w opcję i wejdź sobie zmień oświetlenie na szybkie. Wtedy ci będzie działała łapka w pochodni. Wywali... Mi się załadował. A to nie masz... Masz Optifine'a czy nie ma? Działa ci C? Przybliżenie? Nie działa, czekaj, może w ogóle mi się nie ugrał. Żelazu. To chyba mi się w ogóle nie ugrał, ale trudno już. No. A ty masz Forge'a czy... Ile tu żelaza, ja, panie, ja kuźwa. Fabrika. I to jest, Forge'a, czy można? No. O, to mi się to przyda. To ja zrobię pochodnie, ja bez pochodni to kurde. Dobra. Ale ktoś tutaj był? Pochodnie są. Ja byłem tam, pewnie. Dobra. Na razie wykopałem wszystkie żelazy, co znalazłem. Jest tam pędza. Masz minimapę, tam je znajdziesz. O fuck, ja zginąłem. No mówię, to jest... O, siema. Ja w ogóle bez butów, kurde. To bossa przeskakała, nie, ale będzie. Czekaj, tutaj... O, węgiel. Żelazo. O fuck. Znalazłeś żelazo? Już wykopałem chyba 3 albo 4 rudy. Dobrze. Już nie tutaj. Wyrostałem tego creepera. Grawe. O, żelazo. No. I szkielet. Chodź tutaj. Chodź, ale one biją. No, bo... O, to ty, myślałem, że zombie napierdala. Rozświetlaj. Masz pochodnie oka? Tak, ja idę. O, cześć, witam pana zombiaka. A pan zostawił suba? Nie? To papa. Bardzo dobrze. Z takimi trzeba... I koniec. Kopalni. Zapraszam po jego stronę, tu się coś jeszcze ciągnie. On a note, jest nowy. Siemka. Mek 28 poziom. Gdzieś tu widziałem żelaza, bo mi się zdawało. Nie. Może ja je wykopałem, wiesz? O, netoperek, chodź tutaj. Jeśli chcesz się pozdrówcie, ty, pozdrawiam mamę. Znaczy mała ta kopalnia, bym powiedział. Kolejny pozdrawiam tatę, o pogers. Kolejny pozdrawiam, o Jezus, co pozdrowie dla rodziców, o Boże Święty. Niewiarygodne. Dobra. Proszę nie działać na odcinku. Ile tu, no, nie, ile tu jeszcze jest tego? Wungla, trzeba wykopać węgiel. Ja szukam żelaza.
kopię w ogóle tutaj gdzieś. Dobra. Może akurat. Chyba to jest dzień, to będę dalej z tym wyśniakiem się męczył. Czekaj, sprawdzę w sumie. Tak, już jest dzień. Który ja mam poziom? To jest 30. Jeszcze jest noc, ale z tego co widzę, albo mi się daje, albo nie. Dobra, to ja nie, idę do nas na pustynię gdzieś i wy gdzieś troszeczkę dalej i biorę... Powalczę sobie, to będę expa na enchanty, wiesz? Właśnie, daj mi tą fortunkę. Daj creeper. Daj mi tą fortunkę, masz tą fortunkę? Tam jest, w tym. Co tam dałem? W tą stronę, dobra. Tu się creeper na dachu zaraz spłyczajesz? Które ja cię zaciukał. Do której dałeś? A, widzę, szczęście 3. Mamy kowadło? Nie, ale zaraz ci robi, czekaj. Ja mam na razie na kilofie wydajność 2 i szczęście 3 będę miał teraz. Tak, to były chyba 3 bloki, tak? Sprzedam saperka za 8 włosów. O, myk kowadło. Po prostu obok tego wariata, o. Proszę bardzo. Jedna kładu dla pana. Ślicznie, dobra. I to tak, wieśniaki przez płotki nie przejdą, co nie? Nie, nie powinny. To cyk, płotek. O, już mam gościa. Chodzia. Umrzy w piekielnym pomiocie. A ja podpalił mnie cwer. Trzeba jakieś mięsko jeszcze załatwić, albo coś kuźwa, bo to jest masakra. Jeszcze jakby grabisz, byśmy mieli na mnie czekał. Dobra, ja sobie chwilkę stanę. Na chwilkę ZW zrobię szybkie. Zaraz wrócę do ciebie spokojnie. Ja poluję na króliki. Ja zaraz do ciebie wrócę. Idziemy na home'a. Ja to wróciłem, kurde. Kuźwa, ja cię zabiję za tylko brak pszenicy. Przez ciebie musiałem powybijać, zamiast przyprowadzić zwierzątka. Lepiej przy sobie przenic. Czemu nie mówisz, że mamy obok kuźwa takie tereny zieleni kuźwa? A nie, nie pytałeś sobie. Jeżeli tam kuźwa tych świnków, króliczków, kuraków i w ogóle jest? Proszę. To można łódkami przetransportować zawsze. Dobra, nawaliłem kuźwa stack tego, prawie że stack dyrta. Mam nasionka, zdobyłem z trawy. Ten co daje, nie stracił, co jest? Mam coś, 3 kuraki pieczone i 11 świnki pieczonej i kilka jednego królika. Okej. Okay. Mam podpalenie na mieczu, to mi się smaży. Dobra, dobra. No, ale proszę tracić profesję. Serio, wyrzuciłem drewnianą motykę. Teraz potrzebuję motyki i kuźwa. Ja mam legendarną motykę w skrzynce. To ty gadasz. Co na, to jaki enchant ma? Zobaczysz sobie, w skrzynce sobie zobacz, poszukaj. To jest dopiero motyka. Kosza z niewiarza. A jak? Człowiek. Niezniszczalność 5. I co, nie zmienia profesji? No sobie właśnie nie chcę zmienić. Przenosimy tą całą naszą farmę? No nie wiem, jest, gdzie będzie taka mała farmka, co jest, nie? No tam są marchewki, kuźwa, tam można stawić jagódki, załóżmy, co nie? No można, no można. O nie, ja tu będę stał przy tobie, dopóki ty nie zmienisz swojej profesji. A ci nie odpuszcz. Bo te pombusy dużo rosną, ja pierdziule. A witam pana kapitana, co pan ma do sprzedaży? Diamentowy miecz pogromcy nie ma ruch 1, niezniszczalność 1. Wydajność 2 siekierka. No, siakra. Jeszcze się nie wyspałem chyba do końca. Jeśli na kurs zmienisz swoją profesję, ja cię błagam. Ile można z tobą tutaj siedzieć? To za chano się uparł. Panie, delfina mamy! Ja chcę książkę z bendingiem, a nie kurde. Mały delfin, ale to jest mały delfinek. No dobra, może być. Ale dał mi takie chłopie przyspieszenie na wodzie, że ja pierdolę. Podróżny wieśniak, podróżny wieśniak, panie, podróżny wieśniak. No, podróżny wieśniak, ja już tam biegnę. Dzień dobry. A na naszej tej?
Tak, wyjdź poza nasz teren, na wyspie takie, mam wysepkę piachową, co nie? No w wodzie jest. Jest może iść prosto do ciebie tepnę. Tylko jestem pod wodą, poczekaj. Czemu on do nas nie przyszedł? Może stał przy naszej wiosce, kuwamy go mieliśmy w dupie i poszedł, w pizdu. Które miejsce jest? Naruszyłem się, kurde. Jeszcze raz. No, on właśnie odchodzi od naszej wioski. Ale jego lamy zostały. Zostawił lamy. Jest tu ciur. Ja mam, co to masz? No ciekawe rzeczy, czekaj. Masz łódkę może? Właśnie nie mam. Co, chcesz go zajebać? Nie. Przy sobie. Dobra, mam łódkę. Zniknął. Wypił podkę niewidzialności. Ja go stawię na łódce, spokojnie. Nie ucieknie. Bo noc się robi, a ja adoptuję jego lamy. Skoro zostawił lamy, musiał zostawić tutaj kuźwa smycz też. Lamy też można chyba transportować z tym w sumie łódką. Czekaj, w którym miejscu jest nasz domek? W drugą stronę popłynąłeś. A, tam. Nie mamy smyczy w skrzynce? Nie, chyba nie mamy, wiesz? Weź po prostu stare łódkami, próbuję przetransportować jakoś. Pewno się jakoś da. Chuj, lamy, będzie zajebiemy temu. One sobie niech znika, lamy bierzemy. Dobra, byku. I łódce. No, gonicie ten. Fantom uważaj. Wiem. Dodawał. Dostał w pierdzie od ciebie. Z kilofaty kamiennego. O. Mam. Tyryry. To jest to. Płynę elegancko. O, tutaj widzę. Dobra. Zbugowałem się. Jedno lamy, co? Dobra, idę po drugą. Weź co te przypilnych, żeby te nie uciekły. No, ten mały delfin może wypłynąć przez tą jedną kratkę. Będą ci dalej, kurde, tak. Wiem. Jakbym miał łuk na nieskończoność, to by go już nie było. Mięska cię walny, panie kuźwa. Lama. A wadzesz, mam lamę postawić na łódce i kuźwa z tych. Z górki spadać, nie? Tak, możesz przecież. Delfin, jak to będzie pływek. Właśnie wiem. Kuwa, na tym jest. Co za wariant? Wyskoczył na plażę w ogóle. Rzuć mu wiaderko albo coś. Co? User joined your channel. Rzuć mu wiaderko. A nie, no wiem, że on będzie odbijał, ale kurde. A jak mu zabierzesz, będzie cię atakował. To wiem. Kuwa, w fantomie, wypierdzielaj. Witam, kto do nas dołączył? Aj, to lama. Kuźwa, lama mi się zbugowała na łódce. O, już weszła. Płyniemy. Ej, delfin wyskoczył na wodę, na ten. To będzie wypływał spokojnie, to jest tutaj na kratkę. Ale on jest tutaj po prawej stronie, kuwa, na plaży. On sobie bije do wody spokojnie, tak samo przed chwilą wyskoczył. Chcę pomóc ci, czy co poradzisz? Poradzę sobie. Już się tutaj odblokowuję. I nawet żółw weszedł do łódki, to też żółwie mają z tymi łódkami. Pojadę cię. Widzę, że lamy już się przyzwyczaiły do nowego terenu. Kuźwa! Ale ma ciekawe rzeczy. Jakie ma ciekawe rzeczy? Ja się na ciekawe, wiesz o co chodzi. O, wodorost, barwnik błękitny, gunpowder. Kuźwa, fantomie. No ten dalej profesji nie zmieni, no kurde. Na spokojnie zmieni jeszcze. A, panna kebab wbiła, cześć. Dawaj, Dana, stepaj się tutaj. Mamy taką wiochę, mamy villagera, mamy lamy, żółwia, delfina.
No, dzień dobry, panno kebab. Widzisz, mamy lamy od podróżnego wieśniaka. Tutaj na łódce razem z żółwiem jest podróżny wieśniak, tylko jest noc, to dał się na potknięcie wilkę wypił. A i w ogóle, przywitaj się z YouTube'em, panno kebab. No, dzień dobry. I... Ty, patrz, co to jest zrobię, bo zbroj przyszedł. Gdzie? Gdzie? Nie, dobra, skasował go ten golem. Aha, spoko, zbrójka wypadła? Niestety nie. Dobra. W ogóle się zimka, jak coś, panno kebab, mamy enchant na 30 poziom, jakbyś chciał. Patrz, co to za mleko się zbiera, ty. Zajebiście. One przy barierę przechodzą? Mogą przecież przez... Dobra. Tutaj też się zbierają. Ja też coś przez barierę, halo. Wiesz co, boję się, że te zabeki z drugiej strony mogą nam kurde powyginać, wiesz? Wszystkie. Bo widzę, sobie zrobiłeś miecz na podpalenie. No, na 13 poziom, tego tam wolnałem, to mi akurat podpalenie jeden wpadło. Pan na kebab się kitra, z kilo offem. Ty masz, chcesz jakieś temki? Czy nie chcesz? Bez ciała to pisz, dobra? No. Ty masz już domek jakiś, czy chcesz tutaj, jak mówiłeś, że będziesz może obok nas się budowała? Ma. To masz domek, czy nie? Ja to zrobię tak. A chcesz obok nas mieszkać? To chcesz na działce, możemy ci tu zaraz chatę wybudować. No. To fago ją doda i ja też mam chyba już dodaną ją. I proszę bardzo, zostało dodane działki. No, więc witam panno kebab ponownie. Nie tylko na Legacy, ale też witam cię tutaj. Czuję się jak u siebie w domu. A, byś coś powiedział, ale mama śpi, a co? To jesteś w pokoju z mamą? Dobra, to trzeba ten magazyn zrobić, co? Aha, spoko. Czyli ten magazyn można zrobić tutaj, przy tym murku. Domek pani kebab. Chyba, że pani kebab chce jakiś domek na razie przywłaszczy od wieśniaka. Chyba, że na razie bez domku, jak my. Jak my na razie wiesz... Ja mam plan, że tu się zrobi jeszcze jakąś tam wieżę. Wszystko przebuduje i w ogóle. Wszystko się przebuduje, zrobi się nowoczesny ten domek, ten, villagerową wioskę, tę nowoczesną. Nieskończoność przydajesz z tej biblioteczki. Gdzieś tu fantom lata. Lata tutaj. A ta, co lata? Łe. Atakuje mnie kuźwa jak zwykle. Golem też nie. Nie, on na golema się ten rzucił. Nie, na ciebie, tylko po prostu golem go... Golem daje, go się rzucił. Pan na kebab, patrz. O, jest zbugowany ten fandom. Wyski tu. Pan na kebab uciekł od nas. Porąbany ten nie, fandom. Nie, nie uciekł tutaj. Staj. Królice, chodź tutaj, daj jedzonko, daj jedzonko. Zostaw te króliczki, czemu ty je zabijasz? Mięsko. Moglibyśmy sobie je rozbudarzyć. To działa. A też jest. Znaczy one tu biegają dalej. Nawet mam 3, 4, 5 królików chyba, to wiesz. Pan to do tobą. Ja wróćmy. Ja to stoję przy tym pajacu. No weź tą profesję, gościu. Wypadł z tego łóżka. Ty mamy już... siodła jakieś, żeby na lamie jeździć? Ja nie mam żadnych siodeł w sumie. Kuźwa, fantomie. Ja ci to łóżko zabieram, ty już spać nie będziesz, mordo. A rozwijasz profesję, albo nie śpisz. Chcę te książki? Nie, nie potrzebujemy.
panno kebab. A ty lubisz zajmować faremką? Czy lubisz się zajmować farmą zboża, załóżmy, w Minecrafcie albo coś? Nie wiesz, czy lubisz. Bo bym miał dla ciebie zadanie. Miejesz te profesje, gościu, błagam cię. Zawsze miałem tą automatyczną. A tutaj nie ma automatycznej. Trzeba mączką pocisnąć kuźwa zboże i rozciąć się dalej, jeśli się chce. Błagam cię, zmień tą profesję, wieśniaku. Mam cheaty XD. Nieźle. No wieśniaku, błagam cię, naprawdę. Czy od ciebie dużo wymaga, powiedz mi. Ja chcę tylko, żebyś zmienił swoją profesję, czy to jest dużo? Tak. Nie. To jest dużo. Ciężko ci to zrobić. Okay, gunpowder jest, te kurwa, torebki z atramentem 5. Klucza z kolei jest nie warta nic. Nie. Czemu mnie przepycha? Nie. Kto cię przepycha? Nie. Czuł. Klucze. Wieśniok cię przepycha? Kurde. Te pustynne wieśnioki jakieś więcej siły mają, co? Ile rzekł z pustyni to? Tu są kaktusy, nie idź tu. A pan na gapę, co tak stoisz? Chcesz to idź gdzieś tam się pobawić, pobiegaj, pobij ludzi. O dobrze, stój w miejscu, ciulu. Ja cię teraz tu ładnie zaprowadzę. Chodź tu. Zawsze notka, zapraszam. Dobra, mordki, ja będę kończył. A to na razie, cześć i papatki do następnego odcinka. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subika na moim Ifagi kanale. Jeśli pan na kanał też ma kanał, to dam linka w opisie. Więc na razie, cześć i papatki. Bye-o.